Możemy zaczynać? Możemy. Szanowni Państwo, wczoraj Sejm głosami wszystkich klubów parlamentarnych poza Konfederacją przegłosował podtrzymanie, przedłużenie kilkunastu świadczeń socjalnych dla Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 roku. Najbardziej bulwersujące świadczenie to jest świadczenie, zestaw świadczeń to są świadczenia wypłacane mężczyznom z Ukrainy w wieku poborowym. A więc mamy sytuację, w której Polska wspiera Ukrainę finansowo i militarnie z pieniędzy, ciężko zarobionych pieniędzy przez polskiego podatnika, a młodzi mężczyźni w wieku poborowym zamiast bronić kraju siedzą w Polsce i my znów z naszych pieniędzy, z naszych podatków wypłacamy im świadczenia socjalne. Uważamy, że to jest skandal. Kolejnym takim skandalem jest to, że jeżeli przybyły Ukraińiec jest w wieku emerytalnym, to po jednym miesiącu przepracowanym w Polsce dostaje polską emeryturę. Polską emeryturę, na którą nie pracował w przeciwieństwie do polskich emerytów i to oczywiście ich kosztem jest wypłacane. Zgłosiliśmy kilkanaście poprawek, które likwidowały rozmaite świadczenia socjalne i wszystkie poprawki zostały odrzucone. I uwaga, zwracam uwagę, że to nie chodzi o Ukraińców narodowościowo, którzy mają obywatelstwo polskie i tutaj są osadzeni, budują ten kraj. To chodzi o wszystkich Ukraińców, którzy dostają pieniądze tylko dlatego, a mamy maj 2024, przypominam, tylko dlatego, że ponad dwa lata temu, po 24 lutego, przyjechali do Polski. Uważamy, że nie ma najmniejszego powodu, żeby polski podatnik finansował ich. W Polsce nie brakuje pracy. Każdy, kto chce pracować, ją dostanie i utrzyma się, może nie jakoś na bogato, bo w Polsce jest duża inflacja, niskie zarobki, ale każdy utrzyma się w sensie dachu nad głową, wyżywienia i podstawowego życia. I dlatego się temu sprzeciwiamy i jesteśmy zszokowani, że wszystkie kluby poza Konfederacją to przedłużyły. Oddaję głos posłowi Kamińskiemu. Konfederacja chciała ograniczenia socjalu dla Ukraińców. Wczoraj, jak będąc merytoryczną opozycją, zgłosiliśmy szereg poprawek o ograniczenie dostępu do niektórych świadczeń, takich jak 800+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenie Dobry Start, jak również prawa do zasiłków. Niestety, większość składająca się z wszystkich pozostałych partii odrzuciła nasze projekty w imię tego, że im się po prostu należy, że dlaczego mieliby nie dostać kosztem Polaków. Większość sejmowa nie chciała również, aby chociażby lekarze, psychiatrzy z Ukrainy musieli obligatoryjnie znać język polski, co jest dla nas całkowicie absurdalną sytuacją, bo no chyba oczywiste jest, że jak ktoś chce leczyć zdrowie psychiczne w Polsce, no to powinien znać język polski. No ale tutaj większość znowu stwierdziła, że no jakim prawem mamy ograniczać takie rzeczy. Kolejna poprawka zakładała wypowiedzenie umowy pomiędzy Polską i Ukrainą właśnie dotyczące emerytur. Bo okazuje się, że Ukraińcy po jednej odprowadzonej jednej składce mają prawo w Polsce do emerytury. Znowu kosztem naturalnie polskiego podatnika, który będzie musiał to sfinansować. I znowu ta większość mówi, no nie, nie, nie chcemy tego. Nie chcemy tutaj ograniczać ich praw. Pokazuje się, że tak jak poprzedni rząd mówił ustami rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że są sługami narodu ukraińskiego, tak obecny rząd kontynuuje tą politykę. My nie widzimy żadnej różnicy, nie widzimy, żeby szło to w kierunku, że po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, tylko w ich mniemaniu można zrównać prawa Ukraińców z prawami Polaków, no i niech polski podatnik to udźwignie. Jako Konfederacja mówimy jednoznacznie, że to Polacy powinni być na pierwszym miejscu, że to Polska powinna być na pierwszym miejscu i dlatego dla tych wartości powinniśmy działać. Niestety nie jest tak, że polski podatnik może wszystko udźwignąć i nic mu się nie stanie. Nie. Jego to będzie kosztowało i widzimy to chociaż odbicie w naszym budżecie. Dlatego nie zgadzamy się na to i w przyszłości również będziemy zgłaszali poprawki, które będą ograniczały socjal dla Ukraińców. To wszystko. Pytania jakieś? Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.